starałam się mówić donośnie, to może będzie słyszał. Proszę Państwa, ja tak pokrótce parę słów na temat artysty, ja myślę, że na temat samej wystawy to poprosimy o taki komentarz autorski. Pan Tomasz jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 1997 roku obronił dyplom pracowni profesora Alojzego Gryta, a w 2007 pracę doktorską. I pracuje jako adiunkt na macierzystej uczelni na Wydziale Malarstwa i Rzeźby i w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. A jak wiadomo, Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych na tle innych uczelni artystycznych w kraju wyróżnia się szczególnym podejściem do technik angażujących światło, odbicia. Tam przecież jest jedyny w Polsce Wydział Ceramiki i Szkła. Pan Tomasz co prawda nie jest absolwentem tego wydziału, ale z problematyką światła, właśnie lustrze, reflektorów, a także tworzonej przez nie iluzji, ma bardzo wiele wspólnego. Te techniki są mu bardzo bliskie. Za chwilę zobaczycie Państwo, przygotował dzisiaj do naszej galerii Kaplica dwie prace. Jedna z nich specjalnie przygotowana właśnie do tego wnętrza, zatytułowana kompozycja. Idea tej kompozycji oparta jest po pierwsze na skomponowaniu dzieła do konkretnej przestrzeni, w tym wypadku do nawy głównej naszej kaplicy, a po drugie do kompozycji muzycznej, a szczególnie do muzyki polifonicznej, która prowadzi linie melodyczne różnego rodzaju, a którą zapoczątkował wielki kompozytor Jan Sebastian Bach. No a ona charakteryzuje się tym, że była komponowana do wnętrz kościelnych. Jak Państwo wejdziecie, zobaczycie, że ta kompozycja ma kojarzy się właśnie z takim rozchodzeniem się, przenikaniem polifonii w linii melodycznych. Mnie również kojarzy się z postacią kapłana, oranta, który unosi ramiona w geście adoracji. A kompozycje budują nie tylko same elementy składowe, czyli w tym wypadku będzie to blacha aluminiowa i tręcze stalowe, ale także ich odbicia, refleksy, cienie, które tworzą nową i zaskakującą wartość. Właśnie wszystko razem dopiero stanowi całość dzieła sztuki. I druga praca, która znajduje się w zakrystii naszej galerii Kaplica, jest to praca zatytułowana Obraz 1. I tutaj też jest to w pewnym sensie uzupełnienie tej kompozycji, która jest w nawie, ponieważ również wykorzystuje techniki odbicia refleksów świetlnych i taką grę metaforyczną z powierzchnią lustrzaną, która właśnie wywołuje pewien efekt. Efekt, który tak naprawdę nie istnieje, jest nierzeczywisty, jest iluzją, ale przybiera kształt krzyża. Obie te prace podnoszą, myślę, wnętrze, czynią go bardziej uroczystym, podniosłym. Jest to świadome działanie artysty, który chciał w pewnym sensie przywrócić kaplicy jej sakralny charakter. Ja bardzo dziękuję panu Tomaszowi za przygotowanie wystawy, za współpracę i proszę o komentarz. Pani kurator powiedziała już prawie wszystko, co mógłbym powiedzieć. Ja oczywiście dziękuję Ońsku za zaproszenie. Dziękuję znakomitej ekipie tutaj za pomoc w pracy, bo tego było trochę dużo, gdyż te kompozycje tutaj na miejscu się składało, ona jest wieloelementowa i dość skomplikowana. Inżynierska powiedziałabym, precyzja. O sobie mógłbym dodać tyle, że zajmuję się i tam prowadzę zajęcia z rzeźby w architekturze i to jest jakby ważna dziedzina mojej działalności artystycznej. Uczestniczę w konkursach czasami, nawet zdobywam jakieś nagrody. Udało mi się postawić jeden stoi we Wrocławiu pomnik wspólnej pamięci, taki obiekt, a drugie to jest Izba Pamięci Kręgów Krzyżowej i to są istniejące rzeczy, czyli tam pierwsze miejsca i realizacje. Istotny wpływ na moją działalność artystyczną wywarł profesor Alojzy Gryt, którego jestem wychowankiem i jakby bardzo duży wpływ na to, czym teraz jestem, on miał. Moją pasją są odbicia, zarówno te sprawy odbić lustrzanych, jak i badałem wodę jako materię rzeźbiarską, ale tutaj nie ma takiej pracy, więc to odsyłam na stronę internetową albo
w internecie można znaleźć jakieś rzeczy, albo osobiście z kimś tam porozmawiać i można pokazywać. To nie mam mocy tego na pokolenie. Natomiast o tym pracy tutaj. Jedna jest wcześniejszą pracą moją z 2007 roku i to jest ta praca do zakrystii, ale ona jakby idealnie skalą, jak i tematyką pasuje do zakrystii, więc od razu ją tam stawiłem i się na zakrystii nie zastanawiałem. Natomiast tutaj miałem problem, co zrobić z tą nawą główną. Bardzo mi zależało właśnie na podkreśleniu sakralności, czy powrocie sakralności tego miejsca, z powrotem do... przywróceniu jego, rekultywacja, o tak powiem. Sakralizacja. Ponieważ on jest zbudowany z dość takich zimnych i twardych materiałów. To jest blacha aluminiowa i te metalowe pręty, które są wygięte w łuk. Rytmicznie i wielokrotnie powtarzane te na osi budowane, która to oś przestrzenna tutaj odnosi się do osi czasu, która w muzyce istnieje, są jakby rytmem, który w takiej muzyce bachowskiej jest regularny i bez żadnych rubat. Rytm matematyczny jest bardzo istotny i tutaj coś takiego występuje i na to nanizane są już te efekty, które budują blachy razem z odbiciami. No tak, tak to jest. Gdybym chciał tłumaczyć, po co to zrobiłem, bo profesor Murzyn widział już jakąś próbkę podobnego działania, bo pracę, która opierała się o jakąś podobną zasadę, ja przedstawiłem na konkurs we Wrocławiu, to już coś takiego. No i tyle. Zapraszam do oglądania. Ja jeszcze dodam, że pan Tomasz jest laureatem trzeciej nagrody w międzynarodowym konkursie na pomnik ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, który Orońsko przeprowadziło i właśnie tutaj zaszczytne trzecie miejsce, bo proszę sobie wyobrazić, że tych prac było około setki, więc trzecie miejsce zdobyć to naprawdę duży sukces. Zapraszam. Jakby pierwszy się wyszliście. Tyle złota? Pasarelli by się tutaj pocieszył trochę. To jest to ładne zrobione. Tutaj już są taśmy ze szklaną bogową, tak? To jest szkło? Nie, to jest w ogóle szkło. W ogóle szkło. Tak. To jest tak pomyślane, żeby nie było wiadomo, co jest z przodu, co jest tak, tyłu, tak, co tak, jest szkłem, a co nie jest. No czekaj. Człowiek miał się tu pogubić trochę, a z drugiej strony. Większe takie prace, bo jest większe. W takiej skali.
Tak, mam takie. Żeby stracić ten panujący stosunek do, tak? Żeby ona ogarniała. Tak? No, tylko wie pan co? Jak młody w tym momencie. Nie. Ale nie chciałem odbijać tu człowieka. Nie ma pan szansy zobaczyć tutaj siebie. No może rzeczywiście. Czyli to lustro ginie. A tak przy większych tych pracach gdzieś tam człowiek się odbija i to on jest niepotrzebny. Przy tego rodzaju działaniu. Thank you.